ferie w tym roku przygotowano dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Tematem przewodnim to po prostu historia miasta, taka podróż swoista w czasie, bo będziemy się cofać i oglądać miasto, jak wyglądało 100 lat temu. Będziemy opowiadać, jak płacono w XIII wieku w mieście, w średniowieczu, ale też i pokażemy historię tego miejsca, kiedy jeszcze był gród, albo jeszcze wcześniej. W środę 9 lutego muzeum zaprasza na spotkanie pod tytułem Co skrywają w sobie monety Głogów w XIII wieku. Dzieci dowiedzą się m.in. tego, ile kosztował przed wiekami koń i co można było kupić za 200 denarów. Wszystkie spotkania w ramach akcji Ferie w Muzeum rozpoczynają się w południe i trwają do 13:30. Są płatne, kosztują 5 zł każde.